Myśl na dziś to inspirujące wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self-care'u. Zacznij dzień od chwili refleksji i niech ten podcast stanie się częścią Twojego uważnego poranka. Nowa Myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Partnerem podcastu jest marka Health Labs Care. Producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. To moje myśli, moje przekonania i moje oczekiwania na temat pieniędzy tworzą moją rzeczywistość. Absolutnie uruchomiło to we mnie wewnętrzny protest. Po prostu jasne. I co jeszcze? Wiesz, łatwo się mówi, jak się ma miliony na koncie i tak dalej. Tak. Ale dzisiaj wiem, że to jest absolutna prawda. I im szybciej my sobie uświadomimy i jakby pozwolimy sobie uwierzyć w to, że to jest prawda. I jakby, wiesz, to nas nic nie kosztuje. Spróbować zmienić nasz sposób myślenia, tym szybciej rzeczywiście jesteśmy w stanie wyjść z ciężkiej sytuacji finansowej, czy tym szybciej jesteśmy w stanie polepszyć po prostu naszą sytuację finansową. I oczywiście znowu, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli ktoś jest w ciężkiej sytuacji finansowej i Łożyńska mówi, no nic to nie kosztuje, że zaczniesz myśleć inaczej. I ja wiem, że jak jest naprawdę ciężko, to my się nawet boimy marzyć. Mhm. Boimy się sobie pomyśleć, że może być dobrze. Natomiast jest tyle źródeł, tyle nagrań, tyle darmowych rzeczy w internecie. Po prostu słuchajmy sobie tego, nasączajmy nasz umysł tymi dobrymi treściami. Pozwólmy naszej podświadomości powoli przyjmować te prawdy, bo to jest dla nas bezpieczne i to jest nasza droga wyjścia po prostu z trudnej sytuacji. Więc to jest jedna rzecz. I teraz takie naprawdę w ogóle mam wrażenie, że wokół pieniędzy, jeżeli spojrzymy na różne obszary życia, które my możemy ulepszać, w których możemy się rozwijać, to mam wrażenie, że temat pieniędzy jest takim tematem i takim obszarem, w którym mamy najwięcej ograniczających przekonań. Wokół miłości tego tyle nie ma, wokół zdrowia tego tyle nie ma, jak jest właśnie wokół pieniędzy. I zaczyna się od tego, że bardzo często jesteśmy, wiesz, to co my możemy siebie sami spytać, co ja uważam, że jest prawdą na temat pieniędzy, co ja kiedykolwiek słyszałam na temat pieniędzy. Bogaty to złodziej. Mhm. Na przykład, wiesz, pierwsze najbardziej absurdalne powiedzonko, które gdzieś z tyłu głowy daje nam odczuć, że no faktycznie mam do wyboru albo być tą szlachetną ubogą, albo być tą zamożną, podłą, nierozumiejącą osobą, bezwzględną, która ma ludzi za nic, prawda? I jest bardzo dużo takich równoległych, wiesz, no bo każdy z nas chce mieć pieniądze większe, mniejsze. Każdy z nas chce mieć spokój finansowy. Każdy z nas chce mieć wolność finansową. Dla jednego to będzie oznaczało właśnie zapłacone rachunki w terminie i święty spokój, a dla drugiego to będzie oznaczało jacht. Ale każdy z nas w jakiś sposób chce mieć ten spokój. Ale u większości z nas równolegle są, wiesz, chce mieć pieniądze, ale nie chce być bogatym złodziejem czy bogatym bezdusznym człowiekiem, tak? Albo chcę mieć pieniądze, ale uważam, że to będzie kosztem mojej rodziny, że zarabianie pieniędzy jest trudne. Chcę mieć pieniądze, ale chciałabym mieć na przykład 3 razy więcej, ale wyobrażam sobie, że to by oznaczało, że muszę 3 razy więcej pracować, a przecież doba ma tylko 24 godziny. Chciałabym więcej, ale myślę sobie, że nie zasługuję, bo takim jak ja to się nie przytrafia. Więc myślę, że to są takie najbardziej typowe przekonania, te ograniczające, hamujące przekonania na temat pieniędzy. I tak naprawdę wokół, wiesz, każdy z tych przekonań ma swoje modyfikacje, ale one się sprowadzają do tego samego. Moich przekonań o tym, jak mi się wydaje, że świat wygląda, jak pieniądze funkcjonują, że właśnie trzeba mieć, nie wiem, koneksję, trzeba mieć bogatą rodzinę i tak dalej, albo trzeba bardzo dużo pracować, albo to jest niebezpieczne, albo to będzie oznaczało, że będę tym bogatym złodziejem, albo że nie zasługuję. Prawdopodobnie większość z tych myśli, które my mamy na temat pieniędzy, które są dla nas blokujące w zarabianiu pieniędzy, w przyciąganiu pieniędzy, są kłamstwem. Pieniądze szczęścia nie dają, czyli zakładamy, że my musimy wybierać między szczęściem a pieniędzmi, że im więcej tych pieniędzy jest, tym potencjalnie będziemy mieć mniej szczęścia w życiu, że jest albo. Tak naprawdę pieniądze są neutralnym zasobem. One nie są ani dobre, ani złe. Wiesz, pieniądze narzędziem szatana na przykład też niektórzy mówią. Więc jest to kłamstwo. Tak jak możemy powiedzieć o nożu, który może być narzędziem, dzięki któremu my zrobimy cudowny obiad dla ukochanej osoby, albo ktoś może go użyć do tego, żeby skrzywdzić kogoś. To narzędzie samo w sobie jest neutralne. Ono może być użyte zgodnie z intencją. Tak samo jest z pieniędzmi. Pieniądze nie są dobre, ani pieniądze nie są złe. I
Co więcej, czasami mamy takie przekonanie, że mówi się na przykład, nie wiem, w jakimś otoczeniu, w jakiejś społeczności, ktoś zaczyna zarabiać więcej niż reszta, zaczyna wychodzić ponad ten standard, który jest w danej społeczności i zaczyna się zachowywać w określony sposób i znajomi mówią, no jemu to odbiło, bo mu pieniądze do głowy uderzyły. Uważam, z mojego doświadczenia wynika, że to jest nieprawda. W tym kontekście pieniądze jak alkohol, one podbijają bardziej to, kim jesteś, a nie cię zmieniają. Jak ktoś jest dupkiem, jest ubogim dupkiem, a potem nagle się staje bogatym dupkiem, to wciąż jest po prostu dupkiem, tylko daje sobie więcej przyzwolenia na to, żeby być dupkiem. Jak ktoś jest fajnym człowiekiem, jak zarobi pieniądze, po prostu będzie miał więcej możliwości na to, żeby czynić dobro. Po prostu, więc jakby też nie demonizujmy pieniędzy, nie obwiniajmy pieniędzy za to, że ktoś się zachowuje w określony sposób, bo to nie pieniądze są winne. Ten człowiek dzięki pieniądzom ma po prostu, daje sobie większe przyzwolenie na to, żeby być sobą i czasem to znaczy bycie dupkiem, a czasem to znaczy bycie kimś cudownym. Nie? Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify lub iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.